Wracamy teraz jednak do naszego głównego tematu. Odniosę się jeszcze raz do pana Jarosława z Pomorza, którego widzieliśmy na filmie, który wspomniał o tym, że stosowanie odmian odpornych na kiłę kapusty oznacza zmniejszenie plonu. Zapytam w takim razie naszych ekspertów w studiu. Panie Mirosławie, czy faktycznie tak jest, że skoro postawimy na taką odmianę, to musimy liczyć się z niższym plonowaniem? Proszę państwa, kiedyś, kilka lat wstecz, tak to było. Tak to było. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że odmiany kiłoodporne doganiają w plonowaniu inne odmiany, które nie są kiłoodporne. Łapiąc pana Mirosława za słowo, spytam pana Jacka, doganiają czy dogoniły? Szanowni państwo, firma Limagrain od 2012 roku sukcesywnie wprowadza na rynek do sprzedaży kolejne odmiany z odpornością na kiłę kapusty. W tym roku będziemy mieli w naszym portfolio 6 odmian z tą odpornością. Wśród nich kilka nowości i myślę, że najlepszym przykładem będzie odmiana LG Scorpion, która oczywiście została zarejestrowana w tym roku jako odmiana z odpornością na kiłę kapusty przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych. Ma potwierdzenie tej odporności przez atest wydany przez Instytut Ochrony Roślin, o którym wcześniej była mowa, ale także jest to odmiana, uważam, w tej chwili najbardziej innowacyjna na rynku odmian kiłoodpornych, dlatego że poza cechą odporności na kiłę posiada także szereg innych cech, które zabezpieczają plon w okresie wegetacji, ten najwyższy plon. Mam tutaj na myśli odporność na wirusa żółtaczki rzepy, groźną chorobę występującą w całej Polsce w tej chwili. Wiemy, że wiosną tego roku przeszło 90% w skali kraju wynosiło porażenie tą chorobą. Dodatkowo LG Scorpion jest odporny na suchą zieliznę kapustnych, co jest warunkowane obecnością genu RLM7. Odmiana ta posiada także odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się przed zbiorem, czyli tak zwany podshattering i najwyższą zimotrwałość. Myślę, że ten komplet cech jest ważny i daje rolnikowi poczucie pewności ochrony jego plonu. Jeśli chodzi o wysokość plonowania, odpowiadając na pytanie pana redaktora, muszę powiedzieć, że LG Scorpion został zarejestrowany z bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o plonowanie. W roku 2019 w badaniach rejestrowych plonował na poziomie 45 kwintali, to jest około 117% wzorca. Rok później 52 kwintale, to jest 118% wzorca. I co ciekawe, nie tylko był najlepiej plonującą odmianą wśród odmian innych badanych odmian kiłoodpornych, ale także bardzo wysoko sytuował się, jeżeli chodzi o porównanie do innych odmian mieszańcowych, które były w tych badaniach. Zajął drugie miejsce pod względem plonowania na 41 odmian mieszańcowych, które uczestniczyły w badaniach rejestrowych. Myślę, że to jest najlepsza wizytówka i mam nadzieję, że potwierdzi także to w plonowaniu już na polach produkcyjnych u naszych klientów, u rolników. Trzeba więc sprawdzić, jak to wyjdzie, jak to się mówi w praniu. Panie Mirosławie, wiem, że wy do takiej próby podeszliście. Testujemy tę odmianę. Jak to wygląda na ten moment? Proszę państwa, zasialiśmy w zeszłym roku około 20 hektarów odmiany Skorpion. Odmiana na polu wygląda na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. Ma cechy odmiany, powiedzmy, wczesnej i silny rozwój jesienny, jak również bardzo wcześnie i najszybciej ruszyła na wiosnę. Natomiast no, jakie będzie plonowanie, to dopiero, powiedzmy, odpowie nam kombajn. Odpowie kombajn i być może także nasza kamera podejrzy, jak to wszystko wyglądało.
Wiemy, jak to się zapowiada tutaj w Ogardach. Za chwilę posłuchają Państwo jeszcze wypowiedzi dwóch rolników. Tak, bardzo proszę. Zapraszam serdecznie na żniwa. Sądzę, że przyjmiemy to zaproszenie z największą przyjemnością. Już teraz bardzo dziękujemy. Przekażemy Państwu te najświeższe wieści z tak zwanego frontu. Tak jak zacząłem mówić, za chwilę posłuchają Państwo jeszcze dwóch rolników, którzy także takie testy u siebie prowadzą. A dodatkowo, na pewno mają Państwo jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, o coś chcieliby Państwo dopytać specjalistów. Za moment zobaczą Państwo także wizytówki przedstawicieli handlowych, którzy będą do Państwa dyspozycji. Śmiało, więc można ze wszystkimi pytaniami się zgłaszać. Proszę zobaczyć. W tym roku eksperymentuję z odmianą Skorpion i jestem jak na razie bardzo zadowolony z tej odmiany. No na połowę maja, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony tym rzepakiem. Tak naprawdę robi wrażenie. Wigor ma bardzo dobry. Zresztą wigor ma już od jesieni. Widać, że z jesieni już ten wigor jest super. Bardzo dobrze przezimował, praktycznie żadnych strat nie było, mimo to, że było pokrywa śnieżna, była wysoka, tylko że no był tu problem też, że ta ziemia nie zdążyła zamarznąć i były takie u nas, są takie pola, gdzie podgniwało wszystko, ale on przezimował super, więc rokował, już z wiosny rokował bardzo dobrze. No i teraz na wiosnę widać bardzo grube łodygi, bardzo dużo rozgałęzień, no i ogromne pąki kwiatowe, także w porównaniu do innych odmian widzę, że rokuje lepiej, także jest nadzieja. Limagrę wybieram dlatego, iż z odmian kił odpornych jest w ścisłej czołówce i wiele sobie po tej odmianie wyobrażam. Już od jesieni widziałem, że ta odmiana też jest o lepszym wigorze niż na przykład odmiana, która nie ma tego wirusa karbowatości. I od początku ta odmiana mi się podobała i mam nadzieję, że będzie lepiej plonowała niż druga, którą mam w gospodarstwie. Też kiłoodporna. Nazywam się Darek Białas, jesteśmy w gminie Miedźna, powiat pszczyński na południu Polski. Mamy tutaj zasiany rzepak Skorpion odmiany producenta LG. Zapowiada się obiecująco. Sam jestem zadowolony z niego. Wszystko się okaże dopiero przy zbiorach. Mam nadzieję, że będzie tak jak się zapowiada. Zdecydowałem się spróbować Skorpionem z uwagi na kiłoodporność. Mamy to nowe pole, które od w tym roku pierwszy raz obsialiśmy i nie mieliśmy pewności, czy jest tu na pewno było, ile lat wcześniej było siane rzepak.
Szanowni Państwo, poznaliśmy więc kolejne opinie o nowych odmianach. Pewnie warto skorzystać. Poznaliśmy także kontakty bezpośrednie do przedstawicieli handlowych. Tutaj również zachęcamy do tego, żeby korzystać, żeby nie mieć w sobie tego strachu czy jakiegoś oporu, bo często tak faktycznie jest. Prawda, panie Mirosławie, to się tak zdarza. Człowiek ma jakiś opór, boi się pytać, a przecież od zawsze powtarzamy i to tak naprawdę nie jest banał, że kto nie pyta, ten błądzi. Tak, proszę Państwa, uważam, że trzeba pytać, pytać i jeszcze raz pytać. To wtedy się naprawdę nie będzie błądzić. Nie chcemy błądzić, panie Jacku, więc podkreślamy, mimo że czasy trudne, mimo to cały czas specjaliści Limagrają są do dyspozycji naszych widzów, prawda? Oczywiście zapraszamy Państwa do kontaktu ze wszystkimi naszymi przedstawicielami na terenie Polski. Na pewno postarają się udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie pytania, a także pomóc w doborze najlepszej odmiany na Wasze pola.